Po pewnej wygranej KPMG z Kantarem Polska 6-3 rozmawiamy z dwoma zawodnikami drużyny KPMG, Wojtkiem Więckiem oraz Janem Kąckim. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, wygraliście 6-3. Jak stwierdziliście przed chwilą, była to pewna wygrana. Co waszym zdaniem było kluczem do tej okazałej wygranej? Moim zdaniem posiadanie piłki i spokojne rozgrywanie od tyłu, bo początkowe mecze pokazały, że zbyt gramy typową lagę, ale z każdym meczem coraz bardziej się poznajemy z chłopakami, bo to nasz pierwszy sezon. Dzięki temu nasze akcje coraz bardziej składnie wyglądają. Zgadzam się z kolegą, no nie musimy polegać na jakichś indywidualnych zrywach, tylko coraz fajniej to wygląda w grze całego zespołu. Też ustawiamy się bardziej tak, że rozumiemy się nawzajem, po prostu potrafimy wykorzystać atuty każdego z kolegów i myślę, że to jest najważniejsze. Tak naprawdę z każdym meczem wygląda to coraz lepiej. Wspomniałeś, Wojtek, że jest to wasz pierwszy sezon u nas w Elitlidze. Jak wy oceniacie swoją postawę po tych kilku meczach tak po środku, na czwartym szczeblu, a także jak widzicie poziom pozostałych rywali w waszej lidze? Uważam, że powinniśmy być wyżej w tabeli przede wszystkim, ponieważ potencjał mamy bardzo duży. Niestety nie zawsze udaje się zawrzeć pełny skład. Troszeczkę kontuzji, nasz pewny obrońca i kapitan Michał Boruciński niestety zniknął na kilka meczów. Pozdrawiamy Michała z tego miejsca. Zdrowie, Michał. No uważam, że jak na pierwszy sezon i dopiero co się poznajemy, to i tak dobrze wyglądamy w tabeli. Również uważam, tak jak kolega, powinniśmy być trochę wyżej w tabeli, bo na pewno większość bramek, które tracimy i te mecze, które przegrywaliśmy, to 90% tego to jest na własne życzenie, gdzieś wynikające właśnie z nieporozumień, z braku koncentracji, ale też staramy się to eliminować. No nie tylko w ataku się rozwijamy, ale w obronie też wygląda to coraz lepiej, no i oby tak dalej. Czyli w przyszłym sezonie atakujecie podium? Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie jest. Mam nadzieję na podium. Absolutnie. Jakie są szanse matematyczne, tak zawsze będziemy uważać, że są szanse. Okej, panowie, macie bardzo dużo punktów klasyfikacji kanadyjskiej. Najwięcej z waszej drużyny. Widać, że dobrze wam się gra ze sobą. Czy to jest wypracowane od początku tego sezonu, czy już wcześniej mieliście okazję ze sobą grać? Dopiero teraz zaczęliśmy współpracować. Jak to dzisiaj wymyśliłem, było WK, tak. Więcej kikątki, warszawskie koksy. Troszeczkę zażartowałem, ale po prostu może jest feeling, tak? No, Janek bardzo fajnie wybiega mi zawsze na bok, jak na ścianę, zagram i to wychodzi. Rozumiecie się bez słów na boisku? Raczej tak, no tak jak Wojtek powiedział, gdzieś potrafimy wykorzystać swoje atuty. Wojtek zawsze gra wyżej, też umie fajnie piłkę przytrzymać, dużo strzałów oddaje, a gdzieś z kolei wolę się rozpędzić, bardziej ze skrzydła zaatakować. No i gdzieś to procentuje, oby tak dalej tylko. Oby tak dalej, również tego życzę. Powodzenia, panowie. Dziękujemy. Tomie. Bez komentarza. Bez komentarza, no. Tutaj. Chłopaki muszą wracać do pracy, więc niestety musimy już kończyć. Dziękuję. Ja żartuję, też pracowałem kiedyś tam. Fajna firma. Bardzo fajna firma, polecam.